Witamy w kolejnym odcinku z Turcji. Dziś najbardziej znany kurort na rywierze tureckiej Antalya. Svetije to zaledwie 2 godziny drogi, ale podróż zajęła nam 2 dni. Po co chwilę zatrzymywaliśmy się, aby porobić zdjęcia albo pokąpać się w uroczych zatoczkach. Wiele osób przyjeżdża do Antalii i właściwie w ogóle jej nie widzi, bo przylatuje samolotem, wsiada do autokaru i transfer do swojego hotelu all inclusive i tam siedzą przy basenie przez cały tydzień czy dwa. Natomiast nie wiedzą, co tracą. To miasto naprawdę jest fantastyczne, przepiękne stare miasto, mnóstwo uliczek, piękne, wszystko jest odrestaurowane, naprawdę cud malina. Trzeba tylko zwrócić uwagę, kiedy będziecie przyjeżdżać. My teraz jesteśmy koniec czerwca i słuchajcie, w cieniu jest 43 stopnie. No, tyle na temat. Dla ochłody można jechać nad wodospad. W Antalii i okolicach jest ich kilka. Najbardziej spektakularny jest wodospad na rzece Duden, gdzie rzeka spada wprost do morza, tworząc kaskadę o wysokości 40 metrów. Nam podobał się również wodospad Kunstulu, który znajduje się na terenie dużego parku. To bardzo dobre miejsce, aby odetchnąć od upału. Przy dobrej pogodzie i porze dnia można tu zrobić rewelacyjne zdjęcia. To miejsce jest popularne do sesji ślubnych i innych zdjęć okolicznościowych. Wstęp do parku kosztuje zaledwie 7 lira. Thank you.
Dzisiaj spaliśmy w takim fantastycznym miejscu i myślę, że zostaniemy tutaj 2 lub 3 dni. Tutaj za tą górką jest morze. A tu dookoła są właśnie takie zadrzewione wydmy. Słońce wali. 8 rano. Mamy już 30 stopni. I tam ciągnie się het. Jest mnóstwo miejsc, w których można się zatrzymać. Jest prawie czysto. No. Są śmieci, ale jest w miarę. Da się wytrzymać, jak na te tureckie warunki i miejsca, po których jeździmy. Już Wam pokażę przejście do plaży. Niektóre są wejścia ładniejsze, a niektóre takie o. My tu na skróty idziemy przez krzaczki. I proszę bardzo, mamy morze. Mamy morze i cała plaża tylko dla nas. Masz? Zarąbiście, nie? Patrz. Kurczę, w tych wszystkich innych miejscach za to trzeba było płacić ciężkie pieniądze. A tutaj normalnie masz wszystko za darmo. Jeszcze parę lat temu można było jeździć tą ulicą, a teraz już ruch jest zatrzymany, tylko taksówki i inne pojazdy z pozwoleniem mogą wjeżdżać do środka. Site jest fantastyczny i naprawdę polecam, jeżeli ktoś się zastanawia, gdzie jechać na wakacje, do którego miasta w Turcji, to tylko wybierajcie site lub okolice
koniecznie tutaj przychodźcie i zobaczcie, co można zobaczyć. A zobaczyć wszystko można za darmo. Słuchajcie, niesamowite. Tyle, co my żeśmy tutaj zobaczyli za darmo, a w innych miejscach musieliśmy przepłacać, nie widząc nawet 1/10 tego, co tutaj jest dostępne, bez żadnych opłat. Niesamowite, bardzo nam się podoba. Wybierzcie natomiast, kiedy tutaj przyjeżdżacie, bo teraz jest dzisiaj 1 lipca i mamy 42 stopnie w cieniu o godzinie 5 po południu. No, tyle na temat. Nie będę mówić, gdzie mi pot leci. No, sami sobie dopowiedzcie. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Gorąco polecamy zarówno Antalię, jak i site. Naprawdę warto zobaczyć. Jednakże są to miejsca dla osób preferujących wypoczynek w hotelach. Ta część wybrzeża jest bardzo mocno zagospodarowana i znalezienie miejscówek na dziko nie jest łatwe. Za tydzień pokażemy Wam jedno z najfajniejszych miejsc, jakie udało nam się zobaczyć w Turcji. Subskrybuj nasz kanał, aby nie pominąć żadnego odcinka. Pomóż nam rozwijać ten kanał, polajkuj i udostępnij znajomym. Naciśnięte już jest. No. Częścią? Żeby ci nie przeszkadzało? Albo nie chcę tu łazić, no nie pójdzie. Okej? Drogie dzieci, teraz będę wam opowiadać bajkę o czerwonym kapturku. Tu nie idźcie. Szybko.